11 tom, 30 stycznia 1916. Kiedy dusza żyje całkowicie w woli Bożej, całe jej działanie odzwierciedla się w Jezusie, a działanie Jezusa w niej. Wtapiałam się całkowicie w mojego zawsze ukochanego Jezusa i kiedy to czyniłam, On przyszedł, wtopił się całkowicie we mnie i powiedział do mnie: Córko moja, gdy dusza żyje całkowicie w mojej woli, to kiedy myśli, jej myśli odzwierciedlają się w moim umyśle w niebie. Kiedy pragnie, kiedy mówi, kiedy miłuje, wszystko odzwierciedla się we mnie. Natomiast wszystko, co ja czynię, odzwierciedla się w niej. To tak jak słońce, które odbija się we szkle. Widać w nim drugie słońce, całkowicie podobne do słońca na niebie, z tą różnicą, że słońce na niebie jest stałe i występuje zawsze, natomiast to we szkle jest przemijające. Otóż moja wola krystalizuje duszę, a całe jej działanie odzwierciedla się we mnie. Ja zaś, zraniony i zachwycony tymi odzwierciedleniami, wysyłam jej całe moje światło, aby utworzyć w niej drugie słońce. Pojawia się więc słońce na niebie i drugie słońce na ziemi. Cóż za urok! Jakaż harmonia jest między nimi! Ile dobra rozchodzi się na korzyść wszystkich! Jeśli natomiast dusza nie jest stała w mojej woli, to może się z nią stać jak ze słońcem, które tworzy się we szkle, a które jest przemijającym słońcem. Wtedy szkło pozostaje w ciemności, a słońce na niebie pozostaje samotne. Fiat.